Łukowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się w piątek 1 marca. Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń była projekcja filmu Historia Roya w kinie Łuków. Po filmie Łukowskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosili na konferencję poświęconą tematyce podziemia antykomunistycznego w Polsce. Wykład wygłosił profesor Rafał Wnuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który od 30 lat zajmuje się tym tematem i który podkreślał, że mówiąc o tym, co działo się w powojennej Polsce, nie można zapominać, że historia nie jest czarno-biała. Jeśli coś zaczyna być uwikłane w ideologię, przestaje być możliwie obiektywną opowieścią, musi zacząć budzić emocje i te emocje są bardzo skrajne. Proszę zauważyć, że mitowi żołnierzy wyklętych towarzyszy dziś kontrmit, czarna historia, mit żołnierzy przeklętych. Są w internecie takie strony, jest cały ruch bardzo mocno eksponujący wszystkie czarne strony, wszystkie ciemne plamy w historii podziemia antykomunistycznego. A oczywiście, tak jak każda historia uczciwie opowiedziana, ona nie jest prosta. Mamy więc ludzi niemal świętych, czy jak Inka, która ginie w sposób, jaki pewnie w kościele rzymskokatolickim doprowadziłby do wyniesienia jej na ołtarze, a mamy też ludzi wypaczonych przez wojnę, zbrodniarzy. Jeżeli ja zostałem historykiem, to dlatego, że ta historia jest niejednoznaczna, ciekawa. Mity, pomniki są nudne.